Witajcie moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się przy opuszczonym pałacu w Bobowicku w województwie lubuskim. Chciałbym wam pokazać ten piękny pałac. Oczywiście zobaczymy go tylko z zewnątrz, gdyż nie ma możliwości wejścia do środka. Pałac jest z zewnątrz w bardzo dobrym stanie. W środku, z tego co widać, trwały prace remontowe. Z takich nieoficjalnych informacji, właścicielem kilka lat temu została Ewa Minge i planowała tutaj otworzyć takie ekskluzywne spa. No niestety, nie wiedząc dlaczego, te nie doszło do skutku. Tu widzicie bryłę pałacu od głównego wjazdu. Tutaj zabudowania gospodarcze. Tutaj oficyny. No oficyny są niestety w fatalnym stanie. Tu jest bardzo piękne miejsce. Ja bym na to powiedział obelisk pamiątkowy. Ale najprawdopodobniej tutaj byli pochowani dawni właściciele majątku. Proszę bardzo, tutaj jak ostrość złapie, to jest napisane nazwisko właścicieli majątku. Tutaj widzimy jeszcze czytelne groby. Tutaj na przykład zmarł w 1939 roku ktoś. Jak widzicie, obiekt jest zabezpieczony, tak jak już mówiłem, przed jakimkolwiek wejściem do opcją, przepraszam, wejścia do środka. Tutaj zejdziemy, tu jest widok na piękne jezioro z dość czystą wodą, niedawno zrobionym nowym pomostem. I tutaj mamy tył, wyjście na tyły. Kiedyś tu był piękny ogród, zejście właśnie nad jezioro. No dzisiaj już niestety tutaj się nic nie zachowało z tej dawnej piękności. Jak widzicie, wszystko zarośnięte, zdziczałe, żadnej plaży, nic. Widok z tyłu. Tutaj oryginalne mury oporowe, które miały chronić obiekt przed, no, wiadomo, żeby się po prostu nie osuwała ziemia. Tutaj jeszcze przejdziemy ten kawałek, to pokażę wam, w jakim stanie jest oficyna pałacowa. No stan jest po prostu agonalny. Nie chcę tutaj fotografować samochodów pana, który nas wpuścił, gdyż wynajmuje pewną część terenu. I nie chcemy tutaj jego gościnności za bardzo naruszać. Wam pokażę, jaki jest w środku stan oficyny. No, zawalone, brak stropów, brak ścian. Strasznie. Jeszcze jedno spojrzenie na obiekt. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Miłego oglądania. Hej.